Cześć. Nauczycielu, pokażę Ci teraz trzy proste sposoby, jak można uatrakcyjnić swoją lekcję dzięki wykorzystaniu takiego nowoczesnego laptopa. Po pierwsze, dowiesz się, jak za pomocą kamerki wbudowanej w laptopa stworzyć cyfrowy wizualizer i to całkowicie bezpłatnie. Dzięki temu będziesz mógł na dużym ekranie w sali wyświetlić coś, co jest takie malutkie i pokażesz do kamerki przed laptopem. Po drugie, zobaczysz, w jaki sposób stworzyć własne nagranie z tego, co wyświetla Ci się na ekranie laptopa i dodać do tego jeszcze, uwaga, swój dźwięk i adnotacje, rysunki i wszystkie inne zaznaczenia, czyli to, czym pracujemy zazwyczaj. No i po trzecie, zabiorę Cię do swojej sali lekcyjnej, gdzie pokażę Ci, jak zyskać w komputerze, który nawet jeśli nie ma dotyku, funkcje dotykowe po podłączeniu do na przykład ekranu interaktywnego w Twojej sali. Więc jeśli to Cię interesuje, to mam nadzieję, że włączyłem Twoją ciekawość i zaczynamy. A to wszystko będę robił na laptopie HP 250 G9, bo firma HP oraz Dellcom są partnerami tego filmu. Na samym końcu mam dla Ciebie niespodziankę. Zdradzę Ci pewien skrót, którego możesz nie znać. No dobra, to teraz intro. To zaczynamy od funkcji numer 1. Jak wykorzystać kamerkę w laptopie, żeby zaprezentować na dużym ekranie, na przykład w interaktywnym albo na rzutniku multimedialnym, który masz w sali, coś tak malutkiego jak na przykład jakiś model. Ja tu mam taki malutki klocek Lego, w sumie to ludzika Lego, albo uwaga, coś z czego bardzo często korzystam, na przykład pokazać coś w podręczniku, przybliżając to tylko do kamerki zamontowanej w laptopie, a wszyscy inni będą to widzieli na dużym ekranie i uwaga, w zasadzie niczego nie musisz instalować na swoim komputerze, bo wystarczy Ci do tego pewna strona, która nazywa się, uwaga, classroomscreen.com. Chodź, pokażę Ci, jak się z niej korzysta. Wejdź na stronę classroomscreen.com. Załóż konto lub uruchom wersję bezpłatną bez logowania. W widgetach wyszukaj webcam, czyli kamerę internetową. Ustaw widok kamery w przestrzeni tak, jak Ci wygodnie. Pamiętaj, że możesz również powiększyć obraz. Teraz pokaż do kamerki wybraną ilustrację z podręcznika lub model, a uczniowie zobaczą to wyraźnie na ekranie lub rzutniku w sali. I co? Proste? Fajne? Przydatne? Ja myślę, że tak. A teraz chciałbym, żebyś napisał w komentarzu, jaki Ty masz pomysł na wykorzystanie cyfrowego wizualizera, jakim może być kamerka wbudowana w Twojego laptopa. Albo może już z takiej funkcji korzystasz. Zostaw komentarz, zainspiruj innych. A tak właściwie, to czy zastanawiałeś się już, czy to nie jest dobry czas na zakup nowego laptopa? Szczególnie, że wielu nauczycieli może skorzystać z bonu. Opowiem Ci teraz o laptopie HP 250G9, który możesz kupić już za 2,5 tysiąca złotych. Posłuchaj, dlaczego warto. Nowoczesny procesor Intel i5 12 generacji. Szybki dysk 512 GB. Rozszerzona 3-letnia ochrona. System operacyjny Windows. Dobrej jakości wyświetlacz wykonany w technologii IPS o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 i co najważniejsze, matowy, czyli trochę mniej się na nim odbija i wygodniej się pracuje. Kamera internetowa jakości HD, dobrze zbierające mikrofony i całkiem nieźle grające głośniki. Wygodna, pełna klawiatura razem z częścią numeryczną, a to dla nas nauczycieli jest istotne. Jeśli lubisz klasykę, no to tutaj znajdziesz duży i wygodny gładzik z osobnymi przyciskami. Aż 2 porty USB, te duże, do których spokojnie podłączysz każdego pendrive'a. Wejście na kartę SD. Złącze do kabla sieciowego, bo nie w każdej sali mamy dostępny szybki internet bezprzewodowy, więc czasami ten kabel jest ważny, a do tego laptopa podłączysz kabel bezpośrednio, bez żadnych przejściówek. HDMI, bez problemu podłączysz nowoczesny rzutnik, tablicę lub ekran interaktywny. Złącze USB-C, wejście combo jack, do którego podłączysz słuchawki wraz z mikrofonem. Link do oferty widzisz na ekranie lub znajdziesz go pod tym filmem. No dobra, to wracamy do tych prostych sposobów, jak wykorzystać tą nowoczesną technologię na lekcjach. Wyobraź sobie, że jest taki bardzo fajny i bezpłatny program OpenBoard, z którego ja bardzo często korzystam. Na przykład, żeby nagrać to, co robię na ekranie, do tego jeszcze coś tam dorysować i pozaznaczać. Dzięki temu moi uczniowie mogą więcej zrozumieć z tego, co im wyświetlam. Chodź, pokażę Ci, jak to zrobić. Wejdź na stronę openboard.ch. Wybierz przyjazny dla Ciebie język. Przejdź do strony pobierania, pobierz i zainstaluj wersję oprogramowania odpowiednią dla systemu operacyjnego w Twoim komputerze. Uruchom program OpenBoard. Wejdź w ustawienie i wybierz opcję podcast. Pojawi się nowe okno. Jeśli chcesz nagrać film ze swoim głosem, wybierz odpowiedni mikrofon.
uruchom nagrywanie i zobacz, czy leci czas. Zacznij rysować coś na ekranie lub włącz widok pulpitu, dzięki czemu możesz tworzyć swoje notatki i zaznaczenia, na przykład na filmie z YouTube lub na multibooku, i jednocześnie opowiadać. Wróć do Open Board i zatrzymaj nagrywanie. Po chwili na pulpicie pojawi się nowy plik z nagraniem tego, co działo się na ekranie i z Twoim głosem. Sprawdź, czy wszystko się nagrało i gotowe! Napisz w komentarzu, czy wiedziałeś, że tak prosto jest tworzyć własny materiał edukacyjny w formie wideo. A teraz teleportujemy się w zupełnie inne miejsce. Chodźcie! No i jesteśmy w sali lekcyjnej, gdzie pokażę Wam, jak podłączyć laptopa do tablicy interaktywnej po to, żeby zyskać dotyk na komputerze, który nie jest dotykowy. Do tego będziesz potrzebował kilku rzeczy. Komputera, może być taki nowoczesny laptop, systemu Windows, ekranu interaktywnego, no i kabelków, czyli moich ulubionych rzeczy. Przede wszystkim kabla HDMI, który podłączysz do komputera i do tablicy interaktywnej, i coś, o czym wielu nauczycieli nie wie, a może nie pamięta, że można, uwaga, podłączyć tablicę interaktywną dodatkowym kablem, takim USB, jak kiedyś było do drukarek, on się nazywa USB-B. Z jednej strony klasyczne USB, a z drugiej strony taka dziwna wtyczka, i jeśli Twój ekran interaktywny obsługuje tą funkcję, to znajdziesz na nim, uwaga, takie specjalne gniazdo, które nazywa się USB Touch, czyli dotykowe. I tą końcówkę, tą, którą wkładało się do drukarki, wkłada się do tablicy interaktywnej, włączasz komputer i nagle voila, Twój laptop, który nawet nie ma funkcji dotykowej, dzięki temu, że Windows potrafi obsługiwać urządzenia dotykowe, połączy się nie tylko obrazem za pomocą kabla HDMI i dźwiękiem, ale również wykryje Windows dotyk i będziesz mogła pracować dotykowo na tym swoim ekranie interaktywnym, który masz w sali. Proste? Proste. Skuteczne? No sam widzisz, jak bardzo. Napisz teraz w komentarzu, czy masz możliwość u siebie w szkole sprawdzenia, jak to naprawdę taka funkcja działa. A ja bardzo dziękuję za gościnę mojej szkole, czyli Zespole Szkół imienia generała Dezydrego Chłapowskiego w Bolochowie. No i teraz pakuję się i wracam. No dobra, to odwiedziliśmy moją salę lekcyjną, a teraz wracamy, bo czas kończyć tą technologiczną podróż. Zanim poznasz jeden z bardzo przydatnych skrótów, to chciałbym przypomnieć Ci, że partnerami tego filmu są HP i Dell.com, a ja przez cały czas pracowałem na laptopie HP 250G9, który może być Twój już za około 2,5 tysiąca złotych. To jest szczególnie ważna informacja dla tych nauczycieli, którzy mogą skorzystać z bonu. No dobra, to chodźcie posłuchać o tym skrócie. Pewnie zazwyczaj korzystasz z prostego skrótu Ctrl-C, Ctrl-V, a teraz pokażę Ci bardzo fajny skrót, który pozwoli Ci mieć dostęp do wcześniej skopiowanych wiadomości, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać okien. Spójrz, wystarczy wdusić w systemie Windows znaczek Windows, no i V. I wtedy otwiera się okno, które pozwoli Ci wybrać historię schowka i wkleić to, co na przykład wcześniej skopiowałeś do schowka. Przydatne? Pewnie, że przydatne. A jak upraszcza pracę? Napisz mi w komentarzu, czy ten film Ci się podobał i czy uważasz go za praktyczny. Jeśli chcesz, żebym tworzył więcej takich poradników dla nauczycieli, po prostu zostaw mi taką informację, czego potrzebujesz. Trzymam za nas wszystkich kciuki. Mam nadzieję, że zobaczyliście, że technologia nie tylko może sprawiać frajdę, ale rzeczywiście usprawniać naszą codzienną pracę. Jeśli wydaje Ci się, że ten poradnik jest przydatny, to udostępnij go dalej. Niech inni też z niego skorzystają. Może to zrobić na przykład teraz. No dobra, to ja już kończę i lecę. Mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś na naszym eduszlaku. Cześć!